Cześć, witamy Was w naszym kolejnym filmiku. Dzisiaj będę Wam chciała pokazać przepisy wegetariańskie. Będzie to hummus, tortilla pełnoziarnista oraz marcheweczki, takie chipsy marchewkowe. I tak, zacznę, może pokażę Wam, jak wygląda hummus. Wygląda on tak. Jemy go z tortillą, czyli z takim właśnie plackiem pełnoziarnistym. Jest to naprawdę bardzo pyszne. Możemy sobie go tak nabierać i jeść. Do hummusu tak samo możemy takie marcheweczki. To są takie upieczone marcheweczki z cynamonem i pieprzem chili, też bardzo smaczne. Także zapraszam Was teraz do oglądania. Zobaczycie, jak to wszystko przygotowywałam po kolei, także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mamy w ten sposób, że najlepiej właśnie teraz wieczór. Jutro będę robiła hummus. I właśnie teraz przygotowujemy sobie właśnie wieczorem, najlepiej bierzemy ciecierzycę. To jest akurat taka ciecierzyca z produkt rolnictwa ekologicznego, czyli taka bio. I bierzemy taką ciecierzycę. Nie polecam tych takich, wiecie, z puszek już, które są mięciutkie. Lepiej taką sobie wziąć, przygotować samemu. I bierzemy właśnie tak połowę takiego opakowania, ponieważ ona jak napęcznieje, będzie zwiększy swoją objętość. Troszkę ją opakujemy i później zalewamy wodą, najlepiej taką mineralną. 1/3 to jest ciecierzycy, a 2/3 to jest woda, coś takiego. I ona sobie przez noc troszkę napęcznieje. Chodzi o to, że normalnie byśmy mogli ją gotować, ale wtedy gotowanie takiej ciecierzycy trwa około 2 godziny. A jeżeli ją wcześniej właśnie tak namoczymy przez noc całą, wtedy gotujemy ją około 40 minut. Także troszkę oszczędzamy sobie czasu. Tak jak widzicie, już ciecierzyca nasiąknęła, tak napęczniała. Jest większa, zwiększyła objętość. Teraz będę ją właśnie gotowała jakieś 45-50 minut. Po prostu musicie zobaczyć, aby była już mięciutka. Także zobaczycie zaraz, jak będzie już ugotowana i co będę dalej z nią robiła. Tak wygląda ugotowana już cieciorka. Jest taka mięciutka. Do zrobienia hummusu potrzebujemy trochę masła, suszone pomidory, olej lniany i przyprawy, jakie chcecie. Ja używam pieprzu kajen oraz bazylii. I do rozrabiania hummusu używam takiego urządzenia. Takie. Z taką końcówką. No. I to właśnie tak miksuję. Do ciecierzycy dodajemy troszkę oleju lnianego. Dajemy tak mniej więcej 2 łyżki, 3. Dodajemy też troszkę masła. Ważne, żeby ono było miękkie, nie takie twarde. I pokrojone pomidorki suszone. Na końcu dodajemy przyprawy, pieprz, sól i później, tak jak chcecie, możecie dodać różne paprykę słodką, ostrą, jakieś suszone też pomidory. To jest papryka ostra. I bazylia. I teraz wszystko miksujemy. To chwileczkę dosłownie miksujemy i tak od razu to fajnie wygląda. Ma taką konsystencję. Ważne, żeby wszystkie te kulki ciecierzycy były dobrze zmiksowane. Widać tutaj czerwony kolor pomidorów suszonych. Właśnie dokładnie było zmiksowane. Jeżeli hummus będzie troszkę za gęsty, zawsze możecie dodać trochę jeszcze oleju
albo masła, żeby wyczyścić taki wiatrzy i miał taką fajniejszą konsystencję. Tak wygląda już gotowy hummus. Jak widzicie, jest on dobrze rozmiksowany. Możecie go podawać z różnymi warzywami, możecie go jeść samego lub właśnie na tortillach, które zaraz Wam pokażę, jak zrobić. Będę robiła placki, takie tortille. Będziecie do tego potrzebowali mąkę taką pełnoziarnistą, masło, troszeczkę masła, dosłownie wody i przyprawy, jakie chcecie. Ja użyję pomidora, takie suszone pomidory z czosnkiem i bazylią, i do tego jeszcze oddzielnie bazylię. Tak, to zaczynamy robić tortille. Tak, ja zawsze używam dwie szklanki takiej mąki pełnoziarnistej i wtedy tych placków wychodzi około 6-7, w zależności jak duże je chcemy zrobić. Tak, mamy tutaj dwie szklanki mąki. Teraz dodaję przyprawy, tak żeby je zmieszać tak równomiernie z mąką. Nie zawsze daje dużo przypraw. Dodaję ostrą paprykę. To jest taka, to jest pieprz Cayenne tak naprawdę. Bardzo fajnie smakuje właśnie takie pikantne te tortille z hummusem. Teraz musicie troszkę masło wyjąć wcześniej, żeby ono było troszeczkę takie miękkie, nie było no, takie twarde. I dodajecie tak około 2 łyżki, coś takiego. Ups. Dodajemy też odrobinę wody. Tak, nie wiem, 1/8 szklanki. I mieszamy wszystko. Tak wygląda już zmieszane ciasto. Widzicie, jest takie, nie jest lepkie. No, więc tak powinno wyglądać. Teraz dzielicie to na takie małe kuleczki. Po prostu odrywacie kawałek. I tworzymy takie kuleczki. Układamy je na jakiś talerzyk i wkładamy gdzieś tak na pół godziny do lodówki i później wyciągamy tak, żeby one po prostu tak się zbiły i będzie wtedy je łatwiej rozwałkować. Tu już jest rozwałkowane ciasto na tortille. Jak widzicie, ono jest gdzieś takiej grubości, około milimetra. Jak widzicie, nie jest idealnie okrągłe, także się tym nie przejmujcie. Ważne, żeby było rozwałkowane. I właśnie takie ciacho wkładamy, taki placek do piekarnika, też tak na 180 stopni, na jakieś 3-4-5 minut. Musi być po prostu takie jakby suche. Teraz jest to ciasto mokre, a ono później będzie takie jakby suche i może być troszkę nawet już pieczone. Tak wygląda gotowa tortilla. Jak widzicie, jest ona spieczona, ma tu takie bulwy powietrza. Jest gorąca jeszcze. No, więc tak powinna wyglądać. Jak widzicie, jest jaśniejsza i to jest wtedy znak, że jest ona upieczona. Do tak pokrojonej marcheweczki dodajemy troszkę oleju kokosowego. Też on jest z takich upraw bio. Tutaj jest etykietka. Dodajemy też troszkę pieprzu Cayenne oraz cynamonu. Marchewki są już zmieszane z przyprawą i olejem kokosowym. I tak właśnie rozkładamy je na jakąś blachę. Ja akurat użyłam takiej do pizzy, bo ona ma takie dziurki. Myślę, że one się teraz, te marchewki, może tak fajniej upieką. Pieczemy je 15 minut w temperaturze 180 stopni. Tak wyglądają marcheweczki wyciągnięte z piekarnika. Trzymałam je troszkę dłużej, 20 minut. No, więc tak wyglądają. Teraz muszą troszkę ostygnąć. I powiem Wam, jak smakują. Tak wygląda gotowy hummus z tortillą. Tu mamy hummus z pietruszką.
Tu są pokrojone tortille w takie trójkąciki. Możemy sobie nabierać ten hummus. Tutaj też są marcheweczki, które też możemy jeść właśnie z hummusem. Jest to naprawdę bardzo smaczne danie, taka przekąska na wieczór czy w ciągu dnia. Myślę, że Wam posmakuje. Także zapraszam Was do zrobienia takiego hummusu. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do kciukowania i do komentowania. Wyrażajcie swoje opinie na temat moich przepisów, czy Wam się podobały, czy nie, czy ich spróbowaliście. Także życzę udanej zabawy z gotowaniem i zapraszam do kolejnych filmików. Pa, pa!